Hej, a dlaczego ty nosisz maskę, skoro jest taka piękna pogoda? Noszę maskę nie przez wirusa, ale dlatego, że jest fatalna jakość powietrza. Jasne, zobacz, jest cudowny poranek, zima, ekstra. To, że jest ładna pogoda, wcale nie oznacza, że mamy czym oddychać. Zobacz, pokażę ci. No, że co? Zanim wyjdziesz na spacer, sprawdź aktualny stan zanieczyszczenia powietrza, aby nie narażać swojego zdrowia. Jest źle. Ale to może każdy teraz w telefonie wydrukować, przecież to jest... Aplikacje smogowe to jedno z najprzydatniejszych narzędzi, za pomocą których możemy chronić się przed szkodliwym działaniem smogu. Zdecydowana większość aplikacji udostępniana jest w formie bezpłatnej. Za pomocą aplikacji Kanarek możesz sprawdzić jakość powietrza z wszystkich czujników w Pszczynie lub przeglądać dane z całego kraju. Jak powinniśmy się chronić w sytuacji zwiększonego pomiaru, który wyświetlany nam jest na przeróżnych aplikacjach i w przeróżnych mediach? Po prostu unikać aktywności fizycznej. Brzmi to w ustach lekarza okropnie. Może trzeba wyjechać, może trzeba poszukać miejsca, gdzie można pójść na spacer, w lesie, w górach, nad wodą, w miejscu, gdzie nie ma zanieczyszczenia takiego jak w okolicy, w której mieszkamy. Niestety jesteśmy zdani na powietrze, jakie jest w naszym miejscu zamieszkania. Jedyne, co nam pozostaje, to chronić się, gdy stężenia pyłów zawieszonych znacznie przekraczają normy. Zamiast oglądać durnoty w internecie, już w tym samym czasie byś zdążył wymienić piec. To do punktu wystarczy. Albo zadzwonić, albo podejść. A nie, to do 2001, do 2002, 2003, 2020 tam. Piątego. To trzeba wszystko powymieniać. To się samo nie wymieni. 2021, 2022, 2023, 2025, 2027. To jest 5 dat, które trzeba zapamiętać. I im starszy masz piec, tym szybciej musisz wymienić. Najlepiej już. Ja lecę, muszę. Wymień piec. Nie zwlekaj. Czas ucieka.